Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2A. Organizatorami targu są wójt gminy Jedlińsk oraz Jedlińskie Stowarzyszenie Hodowców. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film. Startujemy. Takie czajki parka, to ile kosztuje? 100 zł parka czajek. A ten masłowy, co to jest ten masłowy perłowy? Żałobny. I żałobny. Ile kosztuje? 4 dychy. Tu mam takie koroniate fajne, jaś perłowe. Jaka cena tylko? Pod 4 dyszki. 40-30 ceny. Tutaj kolegi podjęłem negocjacji. Budapeszki, proszę bardzo. Zobaczcie, jak się gąbki brzdują. 30-40. 20. Wszystko zależy od gąbka, jaki gąbek i jaka cena. A tu są takie te krótkie, mniej więcej tak po ile to wszystko? Po 2 dyszki. 30-20 zł. Dzięki. Takie widymko do parka ile? Takie jak tutaj? 4 dyszki. Tam są, widzę, krymeczek. A ten to jest ten czarny korniaty, to jest? Co to za gąbek? Widym. Takie widymek ile? 3. A to jasne ściągowe tutaj? Takie kosmate łapciate ciemne. Ile taka parka takich ciemnych? 80 zł. 80 zł. A bocianki? Po 4 dychy. Po 4 dyszki, proszę bardzo, zobaczyć po 5 dyszek, ale ładne mają kosmo, ładne łapcie. Udapeszki tak ile? 5 dych para. Para, te jasne? Też 5 dych. A tutaj to mamy? Kosztuje? Też 5. Też 50. 3 dychy sztuka, dzięki. Są takie jaśnie, ale nie znam ceny. Paresiów, para płaski. A w Rumunki to ile? Bo 3 pary parzyste masz, tak? 3 pary parzyste. Dobry, jak cię zakupiłem od kolegi Kazika. Taka, ile taka parka wineków? To nie parka, samiczka. Samiczki, takie samiczki po 20 zł można w Jedlińsku i Radomiu od kolegi kupić. Tak. To gołębie Kazika, to nagrywam. Rumunki masz tutaj, tak? Tak. Po 30 zł. Za sztukę. Siwa samica, dwóch czarnych samców. Po 3 dyszki. Para dereszów 160. Na płaskich 80 zł. To jeszcze do uzgodnienia. Ten 25 zł. 25 zł. To są trzy transfery. A nie wiem, on kupił, ale... Pawiki, tu mamy też czajki, widzę, tak samo i krymka. 70 zł. Para czajek 70 zł, tak? Dzień, widzę tutaj. Ten dereszek ile kosztuje? 50. A to jasne na białym ogonie? Też 50. Proszę bardzo, godzina po 6 już klateczki, ulezy mają puste. Czyli jest w interesie. Nie przeszkadza kolegom. Deszcz kropi, ale już interes i biznes kwitnie. Już jest para. Ten to jest pasiak, nie? To żałobne, to samiczka ile kosztuje? Kolejna tama słowa? 5 dyszek. A ten pasiaczek? Też 5 dyszek. 5 dyszek. I tu jasne takie bystrzaki. Ile te bystrzaczki? 3 dyszki do zapłaty. Do zapłaty za sztukę. Za sztukę. Tu molemansik, te białe potrzeby. O, cześć Stanie. Tu kolegi Stanisława nagrywam, jak ktoś potrzebował. Robimy ci akumulator. Niemiecki, ile kosztuje ten niemiecki wystawowy? 100 zł kosztuje. Tak. Bocianek? Bocianek kosztuje 25 zł. A ten korniaty co to jest? Korniaty to ja nie wiem, to jakiś rasa. Ile taka... ten polski kosztuje? Co? Ile ten polski? Biały. Polski. Te białe potrzeby po ile? Białe są po 30 zł białe. A molemansiki? Taki almondzik, kiedy to jest samczyk? Almondzik? Samczyk, tak. Kosztuje? Stówkę. A tutaj te potrzeby tak mniej więcej od do? Od 20. Od 20. Dobre. Tu mamy, proszę zobaczyć, jakie gołąbki, nyweczki, taka parka, takie nyweczki są, widzę, żółte. Ile takie nyweczki? 2,5 stówki. Widymki? Widymki 50. Ale maściuszki tylko kosztują ze 200 zł minimum, albo więcej. Turczyny. O, ja się mylę zawsze, ale to już oddzielny temat, muszę się spytać, jaka jest różnica. Turczynki? Łapciuchy to mają na łapcie. A, na łapcie, to są turczyny. Właśnie muszę zwracać uwagę, to jest proste bardzo. Turczynki, dzięki za poprawienie, kolego. Ile one kosztują? 300. No pomyliłem się o stówkę. 300, proszę zobaczyć. A koroniaty tak winiarki tam potrzebują po ile? Dzięki bardzo. Takie budapeszki to ile parka? 30. A ten krymeczek czarny, na to kosztuje? 400 zł, tak? Ale proszę zobaczyć, jeśli krymeczek prezentuje. To jest krymeczek białostocki chyba, tak? Są tych. Dziubek krótki, ta krymeczka z łowiec. Samczyk? Samiczka. Aby ktoś poczuł takiego krymeczka do kolegi, proszę zobaczyć jaki kolor. Gdyż kulcy nie ma, jaki dziubeczek. 400 zł, piszemy w komentarzach pod filmem. Ktoś potrzebował 400 zł, samiczka ten krymeczek. To jest krymka białostocka. A te krymeczki po ile? Różnie.
Od 100 do 50. Od 50 do 100. Dzięki. Ten bocianek ile? 45 zł. 45 zł. Ta pasiaczka? Fajna pasiaczka, łzy gładka. 25 zł. 25, a ten pasiak? 30. I perłowy? 20. Dzięki. Potrzebowałem kuzyn tam maszynki. Takie maszyszki parka to ile kosztuje? 300 zł. 300 zł. To mamy motylki warszawskie. Po ile? Po 70, jeden na drugi 150. 150. Tu są wywrotki, tak? Kosztują? 250 zł. 250 zł. Mamy proszę widymki tutaj. Po 30 zł. Po 3 dyszki. Także różnica jest kolosalna między widymkami a motylami warszawskimi, bo tam motylki są na krótki dziobach, one kosztują powyżej tak stówki. To są po 30 zł. Tam kolega potrzebował widymków. Tutaj parka też ile tak? 60 zł, tak? Tak, tak. Tak, 60 zł. Ceny też kolegi są do uzgodnienia, by ktoś potrzebował. Proszę bardzo, tu mamy tiplerki, ładne, ładna barwa tych tiplerków. Ile? 30 zł parka tiplerków, kolegi, tu są wywrotki. I tu mamy wywrotki, a ten widymek co to jest? Kosztuje? 40 zł. Ceny są widymków rozbieżne. Wszystko zależy od koloru, od łapci. Tu mamy dreszy, te dreszy, ile taka parka dreszy? 150 zł. 150 zł, a ten jak soczka? Chcesz tej Wiedeńskiego zrobić zdjęcie. Dobra, nie ma problemu, dawaj. Tu mamy żałobniczki. A te żałobniki masz po ile? Ten wiedeński ile kosztuje? 300 zł. 300 zł, samczyk. Samczyk? Tak. Ja by ktoś potrzebował, zapraszam do kolegi. 300 zł ten samczyk wiedeński. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje. A te żałobne masz po ile? Po 5 dych. Po 5 dych. Tu nie znam, co kosztuje. Po 200 sztuka. Trochę... Też nie ma właściciela. Nie pasują po 200. Niedużo. Takie nybeczki to ile kosztują? Po 30 zł. Po 30 zł. Widymki? Po 40. Krymeczki? Tak samo. Bocianki? Po 50. 50. I tu mamy biały pocztowy. Te biały pocztowy to jednaki mogą to są. Ja tutaj wieczór teraz. To tak. Po 20 zł. Po 20 zł. I tygrysek? 30. 30. Deszcz kropi pomału, ale to nie przeszkadza. Tu mam widymki. Targ jest bardzo duży. Dzisiaj nie ma. Gdzieś było o 6 godzinie, nie było przed 6, gdzie zaparkować. Już koledzy tam przy klamaźnikach ustawiali. Bardzo duży rynek. Pomimo niesprzyjającej pogody, niesprzyjających warunków. Warunki są słabe, bo deszcz pada, ale hodowcy dopisali. Tu mam takie jasieniaczki. Takie bocianki też i warszawskie ile? 1000 zł. 1000 zł kolega będzie przyjmujemy, bez zer, bez zer. Proszę bardzo. Trzeba takie bocianki, po ile po stówce, nie? To bocianki? Wiesz go będzie mniej. Po ile te bocianki? Bociany? Po stówie. Po stówie. No nie wiem po ile te pocztowe. To są Budapesztki i Blajwinerek. Nie wiem co kosztuje. Czy właściciela tych gołąbków widzę, że są sroczki. Kasztanek żółty jest tak samo, ale nie znam ceny. To są żółte kasztanki, widzę fajne. Ładny kolor, koroniate. A, ale znam łapciak wszystko. Tiplerek. Nie wiem. Też nie ma właściciela tego. Ludzie z rana latają, kupują takie bocianki. No po takie Budapeszki, które kosztują? Stówkę, czajki. Tu mamy takie jaśniaczki, te kosztują chyba po 3 dyszki gdzieś tak mniej więcej, nie? Po 3 dyszki. Wygrywamy tutaj dryjerki ludzie potrzebowali. Po ile te dryjerki są? Berlinki. Po ile za parkę? 40. 30 zł za parkę, tak? Zapraszamy do Jedlińska. I tu są berlinki tak samo. Czytamy w komentarzach. Czytajcie komentarze pod filmem, bo mamy takich właśnie chętnych na te dryjerki. 40 zł parka. A nybek tutaj, co te nybek kosztuje? Nybki parka? Też 40 zł. Tu mamy sroczki. A tutaj ta sroczka ile kosztuje? 20 zł. Ten. I to są po 20 zł. Ten wyśwanczyk też 20 zł. Zwykłe Budapeszki, taka para Budapeszów ile? Po 5 zł. Po 5 zł. Po dwie dyszki zapraszam do kolegi. Proszę bardzo, jakieś ciągowe. Kolega zrobi przecenę po 20 zł. Piszemy w komentarzach pod filmem. Piszemy też w której minucie. Po dwie dyszki, proszę bardzo. Dobrze teraz złapało, kurczę. Po 20 zł kolega czyta komentarze pod filmem. Takie ściągowe po 20 zł. Sprzedał, proszę bardzo, jedna sztuczka została taka. Poczekaj, poczekaj. Ile taki ten białoganek? A ja wiem, no 5 dych chociaż tak. 50 zł. Ty jaśniaczki po ile? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki, cena wywoławcza, kolegi też można cenę tu negocjować.
po 3 dyszki, gdzie mam takie gołąbki. Tu mam takie gołąbki, proszę bardzo. Jakiś ściągowy, ładny białogonek. Ile kosztuje? Proszę pana, do 4 dych. Do 4 dych, proszę bardzo. Białogonki widzę bez fartuszka. Targować takie, można. Tak jest, targować trzeba. I takie korenia, te pasiaczki, proszę. Ale bielutkie są gołąbki. Zapraszam do kolegi, bo widzę, są naprawdę śnieżynki. I pojedę te śnieżynki, pasiaczki? Dogadamy się, no dogadamy pasiaczki, się, tak jest. Proszę pana. Tak mi plus minus, mniej więcej. No, 4 dychy. 4 dychy. 5. Winerek tutaj? 1,5 stówki. Ten winerek 1,5 stówki, proszę bardzo. 1,5 stówki, ale gołębki jest naprawdę wielkie. O, tutaj widzę też białogonka, samiczka, bardzo ładna samiczka, tak samo. I też 4 dyszki, ale z kolegą można negocjować cenę. Tu mam te gołąbki od 10 do 20 zł. Zapraszam tu do kolegi, proszę bardzo, za czołowniczki. Kolega to już proszę bardzo ogląda w lotkach, co jest. Nie wiem, którego tutaj, gdzie dalej. No. Tu mam takie parka ser polski, to ile? 80 zł, tu też ser polski mamy za parkę. No, tu są same samce. No, samczyki. I po 40 zł. Po 40 zł. Apel do kołodowców, czytamy komentarze pod filmem. I piszemy też w której minucie. Takie staropolskie to samczyki po 4 dyszki. Tam koledzy pisali w filmie pod zezwoleniem, jak nakręciłem. W której minucie, a może dzisiaj koledzy się którzy odezwą. Tutaj takie staropolskie mamy, proszę bardzo. I kolega czyta komentarze pod filmem. A tutaj są dłuczoby, tutaj nie, tak? To są turkoty, ale to nie są A turkoty zakupione, krymeczki, znaczy winierki? To nie wiem, bo nie ma tego właściciela. Nie ma właściciela, tak samo to te turkoty. Nie ma właściciela tego. Tu gołębie, panie Leszko, nagrywam takie poruki. Panie Leszko, po ile? Po stówie. Po stówce. No. Panie Leszko, można namiar? Teraz mam 509, 507, 736. Zapraszamy do pana Leszka. I tylko tyle zostało. Takie wywrotki siwe, ile kosztują? 120 zł parka. 120 zł parka, te czerwone z żółtym? To 2 samczyków. I po ile to samczyki? Po stówce. Po stówce. Budapeszty? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki. Dyszki żółte, ile parka takich troczek? 8 dych. Widymki. 50 zł widymki, proszę bardzo, krakowskie. Jakie były męczowane gąbki? Po ile krakowski? 50 zł parka. Te żałobne też tam 50 zł. Tu mamy ciemne, to tam mniej więcej... i. Tak, po 100. Bez zery. A te widymki tutaj żółte z czerwonym też ze 4 dyszki, nie? Dobrze. Takie wywrotki para to ile kosztuje? Tych czarnych? 400 zł, a ten czerwony? Zobaczysz. Wlać winerek taki na krótkim dzióbku kosztuje ze 100 czy więcej? 150, a te wywrotki żółte? 500 zł te wywrotki, raczej proszę przyjrzeć jaka barwa, dzióbki krótkie, jaki kolor. A te krymeczki też ze 400, bo na krótkich dzióbkach to są białostockie, tak? Ile kosztują? Po 250 zł za parkę i ten miał się przejść? Za sztukę. Za sztukę? Za sztukę. O, tu ma pan rad. 500 zł za tą parkę, a ta ma siuszka, to co to jest to żółte? Co? Dobra. 150. A ten ma siuszka, co to jest? Samiczka? Samiczka. Kosztuje? 180 zł. To racja, słuszno, kolego zwrócił uwagę. 500 zł parka, bo to na krótki dziubek ten krótki. Dzięki. Kolega taki ma torczynki. Proszę bardzo, ile takie torczynki te gładkie za sztukę, te żółte? Po stówie. Po stówce, proszę bardzo. Kolega ceni, ale są bardzo ładne. Tam są jeszcze tutaj te wywrotki. Wywrotki po ile? Za parę chcę po 200 zł. 200 zł parka. A też wywrotki cenią mi 400 zł. 200 zł parka. Zapraszam do kolegi, bo godne polecenia gołąbki widzę tutaj te. I torczynki, i wywrotki. Tu mamy... Takie. Tiplerki takie, nie? Takie to po 10 zł, tak, nie? Tu nagramy się, bo ktoś potrzeba od kolegi właśnie te wywrotki i te maściuszki po prostu. Turczynki, bo turczynek jest właśnie bez łapci, a maściuk to jest właśnie z łapciami. Także mamy wywrotki i maściuszki po 100 zł, ale gołąbki widzę są fajne, widać. I żółte, i czerwone. Samiczki. Proszę bardzo. Taka parka tych wywrotek jeszcze raz, ile kosztuje? 200 zł. 200 zł. Cena bardzo niska. Oglądacie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy parują na targach w Radomiu, Jedlińsku i Zwoleniu. Ja tam będę. Zostaw suba z dzwonkiem, aby cię nic nie ominęło. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hejka. Ten pawik, ile kosztuje ten żółty? 50 zł. A te samiczka, jak ktoś takiego pawika potrzebował. A te czepelki białe? 30 zł. 30 zł parka. I nyweczki? Podyszku. Podyszka, tamte pocztowe?
Wydechu. Po 20 zł. I tu mamy tak samo te pocztowe? Podyszku. Proszę bardzo, fajne nyweczki, czepelki, naprawdę gołąbki są żyletki. Powiedział. Ostre takie naprawdę z temperamentem. A te korunia tej murzynki, po ile te ciemne? Trzy dyszki za parkę, a ten blajwinerek fajny, tam samiczka, samiczka chyba, nie? Samiczka, młoda. Kosztuje? Trzy dyszki za parkę. Też potrzebowało, widzę, łapcie. Jaśniutka. Jaśniutka, fajna, trzy dyszki. No, zapraszam do kolegi. A tutaj ten garłacz? Samica. Kosztuje? Stówkę za parkę. Stówkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Korunia, tak mniej więcej po ile tutaj te jaśniaczki? Parka jest 5 dyszek. 5 dyszek.